Witajcie, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki mini teścik, można powiedzieć, najnowszej A6, najświeższa odsłona Audi A6 C8, rocznik 2019, właściwie końcówka roku 2019, wersja 40 TDI. Najpierw zobaczymy sobie ją, obejrzymy z bliska, a później przejedziemy. No więc jeśli chodzi o ten konkretny egzemplarz, to ani nie jest to wersja najbiedniejsza, ani najbogatsza, można powiedzieć taka pośrednia. Według konfiguratora ten konkretny samochód powinien nas wynieść tak około ponad 300 tysięcy złotych. Ale to według konfiguratora, bo są oczywiście rabaty. To auto było kupione lekko używane, także było o wiele tańsze niż mówi nam konfigurator. No tak to wygląda. Pod maską mamy 40 TDI. Brzmi to tak, jakby pod maską była 4-litrowa jednostka V8, ale nie. Mamy tutaj 2.0 TDI, 204 konie mechaniczne, 400 Nm. Taka A6 do latania na co dzień, powiedzmy. Napęd akurat mamy tutaj tylko na przednią oś, ale jak się okazuje, jest to wciąż Audi. Niektórzy mówią Audi bez quattro, to nie Audi, ale możecie wejść sobie nawet w konfigurator i zobaczycie, że jest ten samochód dostępny na stronie Audi. Jest to Audi. Ten konkretny egzemplarz akurat pakietu S-Line nie ma, ale jest to A6 Limousine Sport. Troszeczkę ona się różni od normalnej A6 Limousine. Możecie zobaczyć sobie też w konfiguratorze. No jest to świeży samochód, wszystko jest dostępne jak na dłoni. Wersja Sport różni się troszeczkę od tej normalniejszej, uboższej wersji tym, że w normalnej wersji tylko obwódka grilla jest chromowana, a tutaj mamy też chromowane żebra. Tutaj również normalnie jest w podstawowej wersji te elementy są czarne. Tutaj mamy, tutaj akurat jest szare, tutaj chromowane. No i co jeszcze? Dla wersji Limousine Sport to są podstawowe felgi 18-calowe. Opony mamy tutaj 225x55. No w podstawie mogły być tutaj 17, czy nawet 16, nie jestem pewien, ale tutaj no felga jest troszeczkę większa, zawsze to jest jakieś urozmaicenie. Jak widzicie, samochód jest dość wysoko zawieszony, tutaj jaką mamy szczelinę pomiędzy nadkolem a oponą. No ten konkretny samochód pneumatyki nie ma, S-Line'u też nie ma, także nie jest obniżany, mimo że jest to wersja Limousine Sport. No to po prostu raczej zawieszenie i w sumie opony są takie przystosowane do latania tym autem na co dzień. No i jeszcze wersja Limousine Sport ma tutaj trochę inny dół zderzaka. No niestety w tym samochodzie akurat mamy fejkowe wydechy po obu stronach, ale zajrzyjmy sobie pod spód. Tłumik jest tylko po tej stronie, proszę bardzo. Tutaj jest końcówka wydechu. Jeśli chodzi tak ogólnie o design A6 C8, no to w sumie wygląda to tak, jakby A6 C7 poszła sobie po prostu na siłownię, jakby urozmaiciła swój wygląd takim jakby, taką jakby muskulaturą. Mamy tutaj zdecydowanie więcej takich przetłoczeń agresywnych, znaczy agresywnych, takich wyraźnych linii. Przykładowo tutaj, zobaczcie, jedno. Drugie, które kończy się pod lusterkiem. Trzecie, które przez cały bok sobie tutaj leci, kończy się pod klamką. Tutaj jeszcze kilka na dole. No wyrazistość, hashtag wyrazistość, przyznacie. Jeśli chodzi o to podcięcie, które zaczyna się w połowie tylnych drzwi, a kończy w sumie na tylnej klapie, no to kurczę, bardzo kojarzy mi się ono z Audi RS6 C7. Normalna A6 wcale tutaj nie miała czegoś takiego, była tutaj gładka powierzchnia. No tutaj w C8 nawet nie musi to być RS ani S6, na całej bryle znajdziemy tego typu urozmaicenia. Myślę, że wygląda to bardzo fajnie. No jak już tak porównujemy C8 z C7, to zauważymy, że lusterka też zmieniły swoje umiejscowienie. Pewnie jest to związane z polepszeniem wyciszenia, ponieważ są one zamontowane jakby na panelu drzwiowym. Wcześniej wychodziły one stąd, jakby ze słupka A.
C8 to pierwsza A6, w której dostępne mamy już nawet w standardzie tylko i wyłącznie reflektory LED-owe z przodu. Są ich trzy rodzaje. Normalne LEDy, tutaj mamy jakby drugi poziom LEDy. To są Matrix LED nawet, które już wycinają sobie samochody jadące z przeciwka, nawet gdy jedziemy na długich. No i jest jeszcze wyższy poziom. No troszeczkę one różnią się tutaj wnętrzem, ale wszystkie są tutaj już LEDowe. W C7 mogliśmy mieć nawet przed liftem halogeny. W polifcie najgorsze, jakby najbiedniejsza wersja miała ksenony. No i potem były LEDy. Matrix LEDy też. No tutaj tylko LED. W C7 z przodu mieliśmy dwa radary do tempomatu aktywnego, czy też systemu antykolizyjnego. Umieszczone były one tutaj i tutaj. W C8, jak widzicie, są one tutaj i tutaj. No, sam nie wiem, co o tym myśleć. No jak dla mnie, to chyba lepiej, gdyby były umieszczone one troszeczkę w innych miejscach, a tutaj listwa, właściwie te żebro grilla byłoby po prostu kontynuowane po obu stronach. No nie wiem, no tak to wygląda troszeczkę dziwnie. Patrzymy na to auto z daleka, wygląda jakby po prostu coś w tych miejscach się oderwało. Wcześniej wspomniałem wam i pokazałem, że końcówki wydechów w tym samochodzie są fejkowe. No to zobaczmy sobie z przodu, jak sytuacja wygląda z wlotami. No i kurczę, jak widzimy, ten prawie cały wlot jest fejkowy. Tutaj jedynie są jakieś szczeliny, ale tutaj już przykładowo ten wlot jest prawdziwy. Służy on temu, by po prostu aerodynamika w tym samochodzie była trochę lepsza. Ogólnie teraz te boczne wloty stosuje WAG bardzo często w dużej ilości swoich samochodów, czy to w Seatach, czy to w Skodach. No zobaczmy sobie tutaj, jak wygląda grill. No tutaj jest fake, tutaj ta centralna część jest prawdziwa, no i tutaj też wlot jest prawdziwy, nawet na dole. No dobra, to myślę, że z zewnątrz byłoby to na tyle. Za chwilę zajrzymy sobie do wnętrza, ale najpierw zobaczmy sobie, jak w ogóle wygląda kluczyk w tym samochodzie. Jest to najnowsza generacja kluczyków Audi, jest troszeczkę mniejsza niż ta poprzednia. Kluczyk jest, powiedzmy, taki nawet ciężkawy, ładnie wykończony, aluminiowe przyciski. No tak to wygląda. Ale jak się okazuje, w przypadku takiego Audi w ogóle przy sobie nie musimy mieć kluczyka. Wystarczy, jak zainstalujemy sobie na telefonie aplikację, wszystko połączymy, skonfigurujemy, zalogujemy się, połączymy po prostu telefon, jakby zespolimy to wszystko, telefon z samochodem, no i po prostu możemy sobie przyłożyć wtedy telefon do drzwi, otwiera nam się auto, odpalanie w środku również może przebiegać za pośrednictwem jedynie telefonu. Kluczyk nam jest w sumie niepotrzebny. Zajrzymy sobie do bagażnika. Otwieranie jest tutaj elektryczne. W ogóle jak mamy aplikację na telefon My Audi, to możemy sterować sobie różnymi opcjami czy też funkcjami w tym samochodzie, jak przykładowo ogrzewanie postojowe. Ten samochód akurat ma ogrzewanie postojowe, potem wam pokażę, ma takiego osobnego pilota. No ale powiedzmy, z tą aplikacją taka ciekawostka. Bagażnik jest bardzo regularnych kształtów, pojemny, duży. Zajrzymy sobie pod spód. O, i nie ma tutaj koła zapasowego. No tak to wszystko wygląda. Jak nam rozerwie oponę, to musimy sobie skorzystać z kompresorka. No dobra, to zamykamy. Silniczki tutaj od zamykania klapy i otwierania działają bardzo cicho, jak i dociąganie. No to zajrzyjmy sobie do środka. Zaczniemy od tego, jak w ogóle tutaj otwierają się i zamykają drzwi. No dźwięk, muszę przyznać, jest bardzo ładny, pełny, nie ma tutaj żadnego rezonowania, no ale też fakt, ten samochód jest świeży, ale w Audi ogólnie nie było nigdy z tym jakichś tam problemów. Mamy tutaj taką funkcję, nie ma tutaj dociągania drzwi, ale mamy tutaj funkcję soft open, że tylko delikatnie pociągamy klamkę, a drzwi po prostu nam automatycznie za pośrednictwem silniczka elektrycznego odskakują, ale kurczę, czasami jest je po prostu ciężko domknąć. Czasami trzeba po prostu troszkę bardziej trzasnąć w stosunku przykładowo do Audi A6 C7. Tam drzwi
jakby zamykały się lżej. Boczek drzwiowy. No to zobaczmy sobie, jakie tutaj są materiały. No to zaczynając sobie od dołu, ten panel idący sobie tutaj i tutaj jest raczej z miękkiego plastiku, chociaż jakiegoś szału powiedzmy tutaj nie ma. Nie jest tak miękko jak na podłokietniku, ale powiedzmy, no jest miękki, taki jak w A6 C7. Tutaj jest twardo. Tutaj, o, no za pierwszym takim szarpnięciem, coś nam nawet tutaj lekko skrzypnęło, ale teraz już wszystko jest ok, nawet jak szarpiemy. Tutaj jest miękko, miękko, Alcantara, bardzo ładne przyciski. Proszę bardzo, tutaj jaka elegancka aluminiowa listwa, jest ona takim jakby półmacie, klameczka też elegancko. Tutaj chrom, dekor, no i tutaj takie przeszycie u góry, prawdopodobnie jest to ekoskóra. W dotyku przypomina mi ona, no to ciekawe, bo papier. Wchodzimy do środka, wchodząc do środka mijamy taką aluminiową listwę. Welury w tym samochodzie są bardzo dobrej jakości, naprawdę nawet przyjemny w dotyku. Możemy tutaj jeździć bez butów spokojnie. Fotele dla wersji limuzin sport też są trochę inne. To są ogólnie takie fotele sportowe, aczkolwiek jeszcze nie S-line'owe. Gdy mamy fotele S-line'owe, tutaj mamy emblemat S-line, ale myślę, że wyglądają one całkiem fajnie. Mają tutaj takie ciekawe przeszycie po środku. Jest to połączenie skóry z Alcantarą. Są oczywiście elektrycznie regulowane i z pamięcią. No, akurat ta część jest tylko regulowana ręcznie. No i zagłówek. Zagłówek idzie nam do góry i w dół. Ale kurczę, do przodu i do tyłu już niestety nie. No w sportowych fotelach, takie jak miałem w swojej A6 C7, zagłówek jeszcze dało się jednak wyregulować do przodu i do tyłu. Taki ogólny rzut oka na przestrzeń pasażerską z przodu. No kurczę, nowoczesność. Wygląda to wszystko bardzo elegancko, klasa premium. Ale kurczę, inaczej niż w poprzedniej generacji, zdecydowanie inaczej. No ale wejdziemy sobie do środka. Włączymy sobie zapłon, zobaczymy jak to wszystko wygląda, albo odpalimy sobie w ogóle silnik. Rzut oka z perspektywy kierowcy. Widoczność jest bardzo dobra. Ale kurczę, no po przesiadce z Audi A6 C7 nie czujemy się tutaj tak do końca jak w domu. Do wielu rzeczy no musimy się przyzwyczaić. Począwszy od kształtu deski rozdzielczej, umiejscowienia nawiewów, no i w ogóle ukształtowania tego wszystkiego, ergonomii, no wszystko jest tutaj zupełnie inne. Kierownica w normalnej A6 limuzyn w sumie jest trochę inna, ponieważ ramiona idą jakoś, o ile pamiętam, tak w bok. No taka kierownica jest seryjna dla wersji limuzyn sport. Wieniec kierownicy w sumie nie jest tutaj ani za gruby, ani za cienki. Tutaj takie bicepsiki, ręka leży tutaj fajnie. No, tutaj jeszcze z boku taki tricepsik, ładne aluminiowe wstawki wszędzie. No i manetki do zmiany biegów. No środek kierownicy, w sumie poduszka powietrzna w końcu jest tutaj z trochę bardziej miękkiego plastiku. W C7 była ona cała twarda. Liczniki, no robią wrażenie, w C7 nie był dostępny jakby ten virtual cockpit. Tutaj mamy wskaźnik poziomu paliwa, tutaj płynu chłodzącego. No i tutaj w środku jest już cały ekran. Akurat tutaj jest teraz system nawigacji, ale można sobie tutaj przełączyć na telefon, radio. O, przekroczony przegląd. No to nic. Komputer pokładowy. No ale tutaj myślę, że to wygląda najkorzystniej, gdy włączona jest nawigacja. Przyciskiem View zmieniamy sobie, jak to ma wyglądać. Oczywiście tutaj tą część możemy sobie skonfigurować pod siebie, co tutaj ma nam się wyświetlać. Ale przełączymy sobie widok na taki, by wyglądało to lepiej. Wszystko chodzi tutaj bardzo płynnie. No tutaj mamy włącznik świateł, też jest zupełnie inny niż w poprzedniku. Jest to jakby panel dotykowy, który
jak dotkniemy go, to jakby nam się rozjaśnia, ale ogólnie, by zmienić coś, no to trzeba go jednak wcisnąć. Światła włączamy tylko po prostu jednym przyciśnięciem w tym miejscu, no i wszystko nam się zmienia tutaj. Proszę bardzo. Manetki od kierunkowskazów i wycieraczek też się troszeczkę zmieniły względem poprzedniczki, ale kurczę, no nie wiem, czemu Audi tak robi. Są one calutkie, z takiego twardego plastiku, no nawet w takiej Skodzie Scali. Jest tutaj element z jakiegoś Black Piano, no zawsze jest to jakieś urozmaicenie. W ogóle ten kształt mi przypomina troszeczkę manetki jakby z Forda. No nie wiem, może to jakieś moje urojenie. Tutaj mamy jeszcze trzecią manetkę do sterowania tempomatem. Ale dobra, idziemy dalej, jeśli chodzi o wnętrze. No to tutaj deska rozdzielcza, no w sumie nie jest za skomplikowana. Tutaj dół również, no ma tutaj takie urozmaicenia, chromowane listewki. No, w niektórych miejscach coś tam potrafi się nawet tutaj lekko odezwać. Zobaczmy, jak jest tutaj z tą jakby wypukłością. Zobaczcie, jak to w ogóle wystaje nam. Może z góry, nie wiem, jakby to wam pokazać, ale to jest taki cały duży wystający element. No ogólnie, gdy tak te wszystkie elementy przyciśniemy tak za pierwszym razem, to mogą one wydać z siebie jakiś dźwięk. Później już będzie cicho, chyba że wjedziemy na jakieś kocie łby. No to kurczę, już tutaj zaczyna nam się coś powoli z deski rozdzielczej odzywać, gdy jedziemy tak 20-30 km na godzinę po kocich łbach. Nowa szóstce, siódemce takiego czegoś absolutnie nie było. Dobra, kurczę, bo mam w końcu, nie umówię tej deski całej. Tutaj mamy też aluminiowe wstawki, Black Piano. Jeszcze to nie jest wszystko porysowane, samochód jest pielęgnowany. No i ekrany dotykowe. Nie mamy już tutaj fizycznego panelu klimatyzacji. Jest coś takiego. No, najpierw zobaczmy sobie, co mamy tutaj. Ekran ogólnie jest tutaj dotykowy. Możemy sobie dotknąć niektórych rzeczy, czy tam przewijać, przesuwać sobie całe menu. Ale gdy chcemy wejść w coś, no to musimy dopiero wcisnąć. No nie wiem, czy one tak w 100% zastępują fizyczne przyciski, a w szczególności pokrętło, którego tutaj już w ogóle nie ma. Nowa szóstce poprzedniej generacji w ogóle nie było możliwości, by ekran był dotykowy. Wszystko obsługiwało się za pomocą panelu przycisków z pokrętłem i było to niesamowicie wygodne, szczególnie gdy autem leciliśmy po wertepach. Nie trzeba było się tutaj skupiać na ekranie. No, a czwórce jest, o ile wiem teraz, i pokrętło, i ten panel, i ekran jest dotykowy. W przedlifcie nie było dotykowego ekranu, tylko było to pokrętło. No ogólnie ten system multimedialny chodzi bardzo ładnie, bardzo płynnie. Nie jest on w sumie też taki jakiś bardzo skomplikowany. Bardziej skomplikowane jest tutaj ustawienie wszystkiego w tym samochodzie. No funkcji, jakby takich możliwości ustawień jest tutaj naprawdę pełno. No przed wyruszeniem w podróż taką A6, no kurczę, musimy się do tego wszystkiego trochę przyzwyczaić, wszystko sobie skonfigurować i wyczuć jakby pod siebie, jak to wszystko będzie nam działało. No w A6-7 tak nie było, wsiadaliśmy, wszystko było w sumie bardzo proste i przyjemniejsze w użytkowaniu. Zdecydowanie przyjemniejszy w użytkowaniu był, no, panel klimatyzacji. Tutaj wiadomo, jest ekran dotykowy, tak jak u góry. Gdy wciskamy sobie tutaj, on nie reaguje, ale gdy wciskamy ikonki, no to proszę bardzo. No kurczę, no nie da się zastąpić fizycznego przycisku. Audi twierdzi inaczej. Ja uważam, że jednak nie. Fizyczny przycisk jest prostszy, bardziej intuicyjny, no i łatwiej go nawet wyczuć pod opuszkiem palca. No ale trzeba przyznać, że te wnętrze, te wszystkie chromy, ekrany w połączeniu z oświetleniem ambiente, no kurczę, szczególnie w nocy, robi to robotę, robi to wrażenie. No dobra, ale schodzimy niżej od panelu klimatyzacji, no tutaj wciąż nie mamy fizycznych przycisków, są one dotykowe. Zmiany trybów jazdy, tutaj kontrola trakcji, no przycisk świateł awaryjnych, jednak powinien być on tutaj fizyczny, on powinien być intuicyjny, no ale jest dotykowy,
no nie wiem, troszeczkę dziwne. Szczególnie, gdy teraz patrzy się na bezpieczeństwo w samochodach. Ogrzewanie szyb, no i tutaj ogrzewanie postojowe. Tutaj mamy w końcu fizyczne przyciski, włączanie, wyłączanie silnika. Tutaj czujniki parkowania. Tutaj powinien być, kurczę, przycisk świateł awaryjnych. Fajnie by to pasowało i byłby to wtedy fizyczny przycisk, no ale nie ma. No i tutaj asysta kierowcy. Też wszystko możemy pod siebie tutaj regulować. Tutaj zmienia się głośność, stacje radiowe, no i włącza się i wyłącza system. Tunel środkowy wygląda elegancko. Wszędzie dalej mamy różne aluminiowe wstawki, nawet na podłokietniku. No podłokietnik reguluje się w poziomie, jak i w pionie. Ładowarka indukcyjna, mały schowek. Tutaj mamy wtyczki USB i kartę SD. Między uchwytami na kubki wejście na 12 V. No, nie jest to też już takie oczywiste w najnowszych samochodach. Powoli ten element jest z wnętrza wyrzucany. No i tutaj pilot do sterowania ogrzewaniem postojowym. Zobaczmy jeszcze schowek. Opada miękko, dość szybko. Jest cały miękko wykończony. Powiedzmy, nie jest może jakiś taki za wielki, no średniej wielkości. Podświetlany. Zamykamy. Może jeszcze jeden rzut oka na fotele. No wyglądają one ładnie. Są troszeczkę jakby bardziej urozmaicone względem foteli w C7. No i sprawdźmy jeszcze sobie tutaj jakość, poprzyciskajmy wszystko. Może zaczniemy sobie od pociągnięcia za uchwyt w boczku drzwiowym. No, troszeczkę jakby coś nam się tutaj odzywa. W A6 C7 na pewno nie ruszał się on, w ogóle nie odkształcał, gdy nawet ciągnęliśmy go złośliwie. No tutaj powiedzmy ten milimetr się odkształca. Zobaczmy jeszcze pozostałe elementy. No tutaj troszeczkę w tym miejscu jakieś lekkie takie... No w tym miejscu jest chyba najgorzej. Tutaj jest wszystko ok. Jeszcze raz deska rozdzielcza. Samochód jest w pełni nagrzany. W środku mamy 21 stopni, także powinno być już trochę lepiej. Pierwsze takie wciśnięcie. No i jest cisza. No tutaj lekko w tym miejscu, ale tak delikatnie. No tu pierwsze wciśnięcie coś było. No później też tak troszeczkę jest delikatnie. Tutaj. Tutaj cisza. No, powiedzmy tutaj coś słychać. Liczniki. No niestety, liczniki, no to już jest trochę gorzej. Deska rozdzielcza, tak jak na boczkach drzwiowych, też ma tutaj takie przeszycie. Jest to zupełnie ta sama faktura, jak tutaj u góry, czyli w dotyku jest to jakby papier. Tutaj jest twardy plastik. Tutaj już u góry dalej są w pełni takie twarde plastiki, no ale w sumie w tym miejscu praktycznie nigdy nie dotykamy, chyba że gdzieś czyścimy szybę, no to wtedy możemy się czuć urażeni, że tutaj jest twardo. Niekomfortowe czyszczenie szyby. Zejdźmy na tunel środkowy. Poruszajmy. No. No niestety, w tym miejscu coś słychać. Tutaj. Tutaj jest wszystko ok. No, pierwsze wciśnięcie, coś tam. Ale teraz jest ok. No kurczę, ta cała część, no to jest po prostu trochę trzeszcząca, jeśli mocniej dotkniemy. Zobaczmy jeszcze tutaj. No tutaj jest już wszystko w porządku. Jeśli chodzi o A6 C7, to cała deska, nawet tutaj po bokach, wszystko było z miękkiego plastiku. A tutaj, przykładowo w tym miejscu, jest to normalny, twardy plastik. Tutaj po boku też jest twardo. No tutaj troszeczkę bardziej taki miękki element. No i tutaj jest twardo. Dalej już mamy dywaniki. Zobaczmy jeszcze, jak u pasażera sytuacja. No tu jest taki troszeczkę miękki plastik. No i tutaj troszeczkę też taki miększy.
Ale w A6, C7, no kurczę, było lepiej. Tutaj mamy troszeczkę krok w tył. No kurczę, tutaj jest jedynie najgorsza rzecz. No nawet w starszych C7 z pierwszych roczników, które mają po 200-300 tysięcy kilometrów przebiegu, no takich miejsc nie znajdziemy. No jeszcze szybko pod sufitka. W tym samochodzie jest ona jasna. Oczywiście kulturka. Bardzo ładnie to wszystko chodzi, tak kurczę, nie za lekko, tak mięsiście, bardzo fajnie. Tutaj panel na środku, włącznik świateł, podświetlenia wnętrza jest dotykowy. No dobra, gasimy sobie, jeszcze wejdziemy szybko do tyłu. A jeszcze od wewnątrz pokażę Wam ten soft open. Delikatnie pociągamy, pyk i drzwi nam odskakują. Drzwi z tyłu. No to otwierają się one tutaj i zamykają bez żadnego rezonansu, ale kurczę, no lepiej niż z przodu. Tutaj nie trzeba trzaskać, tutaj wszystko jest delikatne. O kurczę, proszę bardzo, troszeczkę tutaj listwy się nie zgrywają. Zobaczmy jak z drugiej strony. No kurczę, ach, ta nowoczesna motoryzacja. No niestety tak tutaj kurczę jest. Otwieramy. Boczek drzwiowy chyba będzie taki jak z przodu. Tutaj jest taki, no prawie twardy, ale wciąż tak troszkę miękki plastik. Idzie on aż tutaj do góry. Tutaj ta ekoskóra z dotykiem, w dotyku jak papier. Te dekory, aluminiowe wstawki. Tutaj przycisk też jest jakby aluminiowy. No i roletki. Manualne, ale są. No, z tyłu już wszystko wygląda tutaj trochę normalniej. No, wejdziemy sobie do środka. Jeszcze raz na chwilę włączymy sobie zapłon. Zapłon chciałem sobie tutaj włączyć, ponieważ fotel, gdy wychodzimy z samochodu, to troszeczkę odsuwa nam się do tyłu. Gdy włączymy zapłon, no to przysuwa do pozycji, którą wcześniej ustawiliśmy. Teraz fotel jest ustawiony z przodu pode mnie. No zobaczmy, jak ja tutaj mieszczę się sam za sobą. No, muszę przyznać, że miejsca jest tutaj trochę więcej niż w C7. Na głowę, gdy tak się wyprostuję, to trochę dotykam o sufit, ale gdy tak sobie normalnie siedzę, myślę, że jest ok. No, zwróćmy jeszcze tutaj uwagę na panel dla pasażerów z tyłu. Klimatyzacja czterostrefowa. Też mamy tutaj dotykowy jakby, no nie wiem, taki panel dotykowy z elementami, które można przycisnąć. Powietrze będzie leciało nam w tym samochodzie oczywiście na nogi, tutaj po środku, no i tutaj w słupkach B też mamy nawiewy. Zwróćmy uwagę, że tutaj te pokrętła są one też z taką aluminiową wstawką. Z tyłu również kanapa wygląda bardzo ładnie, te same przeszycia co z przodu, roleta z tyłu, podłokietnik. Proszę, tak go się otwiera. No, tutaj wsadzimy, nie wiem czemu to tutaj jest. Niech będzie tutaj elegancko. Uchwyty na kubki. Schowek. Schowek miękko wykończony. Prosty, ale funkcjonalny podłokietnik. Ale kurczę, jeszcze jednej rzeczy Wam nie pokazałem i muszę wejść do przodu. Dobra, wchodzimy jeszcze raz. Oczywiście w tym samochodzie pozycję za kierownicą znajdziemy dla siebie bez żadnego problemu, niezależnie czy jesteśmy niżsi czy wyżsi. Jednak osoby dwumetrowe, ja mam 198 cm wzrostu, będą miały tutaj taki pewien problem. Gdy wyregulujemy wszystko pod siebie i ruszamy w trasę, włączamy sobie tempomat aktywny, nogę opieramy sobie z boku i zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest perspektywa kierowcy. Nogę sobie trzymam tak normalnie, wygodnie, jakbym jechał na tempomacie aktywnym. I niestety UDO dotyka mi tutaj lewarka skrzyni biegów. No kurczę, i to nie jest kwestia taka, że tutaj jest jakiś milimetr czy 2 mm przestrzeni i po prostu jest to bardzo blisko i czasami dotkniemy. Nie, po prostu opieramy i non-stop czujemy lewarek na nodze. Tutaj też podobna sytuacja. Wyższa osoba opierając nogę w ten sposób, jadąc na tempomacie, no to będzie dotykała to miejsce. Tunel środkowy jest tutaj pociągnięty dość wysoko, a akurat w tym miejscu jest twardy plastik oraz aluminium.
No i w to miejsce musimy też dotykać nogą. Powiedzmy, to miejsce jeszcze aż tak upierdliwe dla mnie nie było, ale ten lewarek, no kurczę, ja nie wiem, co WAG robi z tą ergonomią ostatnio. Wszystko w ogóle jest tutaj też, nie jest takie proste w obsłudze, tak jak w Audi A6 C7. Jest wręcz trochę takie nakomplikowane, no trzeba się do tego przyzwyczaić. No ale taki numer? No ale dobra, dalej lecimy sobie na tempomacie aktywnym w trasę. Nogę trzymamy sobie wciąż w ten sposób, mamy 2 metry. I kurczę co, rzut oka z perspektywy kierowcy. Na szczęście kierownica ekranu nie zasłania. Ale kurczę co z kolanem? Proszę bardzo, teraz w linii prostej od moich oczu będę leciał w stronę ekranu. Chcemy zmienić temperaturę. Oczywiście, gdyby tutaj był guzik fizyczny, nie byłoby problemu, bo byśmy go sobie wyczuli. Ale tak, tutaj temperatura w ogóle zmienia się w ten sposób. Ale tak, kurczę, jest tutaj część ekranu w ogóle zasłonięta. Przyciski od trybów jazdy, podgrzewanie fotela, start-stop. No też jest to dziwne. No dobra, ale odchylam nogę, wyłączamy zapłon i wychodzimy. No to takie szczere omówienie Audi A6 C8 z bliska mamy za sobą. Teraz myślę, że czas na wrażenia z jazdy, czas na jazdę próbną. No, trochę w moim żytku poprzednią generacją A6 sobie pojeździłem, gdyby wziąć tak pod uwagę wszystkie egzemplarze. No to łącznie wyjdzie, że pokonałem nimi gdzieś z 80-90 tysięcy kilometrów. Czy A6 C8 jest wciąż A6-kowa? Gdy spojrzymy z zewnątrz na oba samochody, na obie generacje C7 i C8, no to zdecydowanie zauważymy, że bryły tych samochodów są praktycznie identyczne. Identyczna jest też linia dachu, czy też linia okien. Tylko po prostu w C8 jest jakby taka bardziej rozbudowana muskulatura. Ale jeśli chodzi o wnętrze, no kurczę, no to różnic jest tutaj wiele. Właściwie wszystko jest inne. No, pozycja za kierownicą i przestrzeń w środku, no to jest wszystko bardzo podobnie, tak jak w C7 i w C8. Ale kurczę, poczynając już od deski rozdzielczej, od jej wyglądu, od jej po prostu, no nie wiem, takiego rozplanowania, tunel środkowy, boczki drzwiowe, obsługa tego wszystkiego, ergonomia, no wszystko jest inne. W ogóle pierwszą rzeczą, na jaką zwracamy uwagę, siadając za kierownicą Audi A6 C8, to właśnie te ekrany i to rozplanowanie deski rozdzielczej, ta cała tutaj wypustka, ten cały panel wyciągnięty do przodu, panel klimatyzacji. No wszystkiego jest tutaj naprawdę dużo. Pełno jest tutaj tych wszystkich ikonek, wskaźników, literek, cyferek, napisów, przycisków, wirtualnych przycisków. Fakt faktem, gdy po raz pierwszy kilka lat temu siadałem za kierownicę Audi A6 C7, to można powiedzieć, czułem się tak trochę podobnie. Może nie jak tutaj, ale tak trochę podobnie. Wszystko wyglądało na bardzo skomplikowane, ale w sumie przyzwyczajenie zajmowało tam, no nie wiem, 10-15 minut i wszystko było naprawdę bardzo proste w obsłudze. A tutaj nawet czasami trzeba zajrzeć do instrukcji obsługi. No kurczę, przecież żaden szanujący się facet nie lubi zaglądać do instrukcji obsługi, by wiedzieć, jak coś zmienić, jak coś przestawić. Woli dojść do tego sam, ale przykładowo, jak tutaj wyłączyć, no nie wiem, spryskiwacz, automatyczny spryskiwacz przedniej szyby. No kurczę, grzebałem tutaj z 40-50 minut i się nie dowiedziałem. Poszukałem, że podobno wyłącza on się nam, gdy ustawimy sobie wycieraczki w manualnym trybie. W automatycznym jest on podobno zawsze włączony. Jest to bardzo dziwne. No bardzo dziwne są tutaj też te dotykowe ekrany i dotykowe przyciski wirtualne. Dlaczego mówię wirtualne przyciski? No bo jednak, gdy dotykamy tego ekranu, to w sumie nic się nie dzieje. Dopiero musimy wcisnąć mocniej w dany obszar, dopiero coś się aktywuje. No nie wiem. No nie wiem, jakoś tak, kurczę, do mnie to trochę nie przemawia. Oczywiście robi to piorunujące wrażenie, szczególnie gdy pierwszy raz siadamy do A6 C8, szczególnie w nocy, gdy te wszystkie refleksy od
ekranów, od tych wszystkich wskaźników, od oświetlenia ambiente, to wszystko się jeszcze tak fajnie odbija od tych elementów aluminiowych i chromowanych. No kurczę, jest wtedy szał. Ale jeśli chodzi o używanie tego wszystkiego, no to jest skomplikowane. No. Dziwne, bo przesiadając się ze starszego do nowszego tego samego modelu, w sumie to powinniśmy się ze wszystkim czuć jak w domu. Ale jeśli chodzi po prostu o obsługę wnętrza, czy to wszystko, co znajduje się tutaj w środku, co widzimy przed sobą, no to tak nie jest. No dobra, ale wygląd zewnętrzny, wewnętrzny, czy też powiedzmy obsługa tego wszystkiego, to nie wszystko. Jak jest z wrażeniami z jazdy? No pod tym względem ta wcześniej przeze mnie wspomniana taka A6-kowatość jest jak najbardziej już zachowana. Jeśli chodzi o prowadzenie, no to jest tak jak w poprzedniej generacji, czyli bardzo w porządku, można powiedzieć. Auto prowadzi się bardzo fajnie, jedzie się nim pewnie, przyjemnie. Układ kierowniczy jest w porządku, taka dość duża, luksusowa i przednionapędowa limuzyna. Jeśli chodzi o silnik, no kurczę, do niedawna sam jeździłem prywatnie Audi A6, tylko C7, ale po lifcie, w sumie w identycznej konfiguracji, też pod maską mieliśmy 2.0 TDI i siedmiobiegową automatyczną skrzynią biegów, oczywiście jest tutaj dwusprzęgłówka, tylko tam było 190 koni mechanicznych, a tutaj jest 204 konie mechaniczne. Moment obrotowy nie jest zmieniony. W obu autach jest 400 Nm. I ogólnie, no to kurczę, wszystko w sumie jest tak samo. No są takie cztery różnice. Na plus jest zdecydowanie wyciszenie tego samochodu. A6 C7 była już bardzo fajnie wyciszona. W moim egzemplarzu były klejone szyby. Tutaj są również klejone, akustyczne. No i w tym samochodzie jest jeszcze ciszej. Naprawdę, jest to poziom Mercedesa klasy S, mimo że mamy tutaj do czynienia przecież z segmentem E, nie F. Silnik jest tutaj naprawdę niesamowicie odizolowany. Ja myślałem, że już w A6 C7 jest rewelacyjnie, ale tutaj, jak się okazuje, jest jeszcze lepiej. W ogóle niezależnie, jaką prędkością byśmy jechali, czy to będzie 30-40 km na godzinę, czy też 180-220, silnika w ogóle nie słychać. Drugą różnicą są, no, troszeczkę lepsze osiągi, na korzyść oczywiście C8. Mimo że C8 jest troszeczkę cięższa niż C7, no to kurczę, ma też troszeczkę więcej koni, ale no kurczę, 14 koni mechanicznych, a C7 prędkość maksymalna wynosiła 232 km na godzinę. Tutaj aż 246 km na godzinę, żeby C7 2.0 TDI przekroczyć 250 licznikowe, no to trzeba było się troszeczkę nabujać, no i porzeźbić. Tutaj nie ma żadnego problemu. Przyspieszenie, no akurat jest praktycznie takie same, no bo C7 z 2.0 TDI pod maską 204 konie przyspiesza do setki w 8,1 sekundy, C7 przyspieszała w 8,2. No ale kurczę, no ta prędkość maksymalna to jest zaskakujące. Nie wiem, może C8 jest jakaś dużo bardziej aerodynamiczna? Nie mam pojęcia. Trzecia sprawa, lepsze zużycie paliwa, też C8. No ten samochód, niezależnie czy będziemy użytkować go w mieście, czy na trasie, spali mniej niż C7. Zresztą był test spalania po mieście C7 mojej, czy też C8. No i rzeczywiście, wyszło, że ten samochód chyba z pół litra spalił mniej w cyklu miejskim. A jeśli chodzi o trasę, jadąc identycznie, ta sama trasa Szczecin-Norymberga, no bo tam najczęściej jeżdżę przez Niemcy, trasa jest zawsze ta sama, jadąc spokojnie, 130 km na godzinę na tempomacie, zwalniając tylko kiedy trzeba, tam do 100 km na godzinę, 120, czy też na robotach drogowych, tam w C7 wahanie, zużycie paliwa wahało się gdzieś tak od 4,9 do 5,3 litra na 100 km. Tym samochodem, w takich samych warunkach, ta sama trasa, gdy będziemy jechali dosłownie identycznie, zużycie paliwa będzie niższe nawet o 0,3 litra na 100 km. Powaga, w takich warunkach, gdy nigdzie się po prostu nie śpieszymy, ale też nie zamulamy gdzieś za tirem 90 km na godzinę, ten samochód będzie nam w stanie spalić nawet 4,6 litra na 100 km, jadąc autostradą 130 plus ograniczenia. No jak na segment E, samochód, który jest w stanie osiągać bez problemu 250 km na godzinę, jest to wynik naprawdę rewelacyjny. No i jeszcze czwarta rzecz, jeśli chodzi o silnik i skrzynię biegów,
No kurczę, tutaj będzie minusik dla C8-ki, jak porównujemy C7-kę z C8-ką. Minusik dla C8-ki, lag skrzyni biegów. No czy to mamy do czynienia z C7-ką po lifcie, czy C8-ką, jak mamy pod maską 2.0 TDI, no to automatyczna skrzynia biegów to będzie to 7-biegowy S-tronik dwusprzęgłowy. Ale kurczę, w A6 C7-ce niestety działa on lepiej. Po prostu reaguje on, gdy przykładowo stajemy sobie na skrzyżowaniu, wciskamy gaz, chcemy się szybko na przykład włączyć do ruchu, coś zrobić. No kurczę, w C7-ka wyskakuje praktycznie momentalnie. Tutaj niestety jest ta chwila zawahania. Samochód troszeczkę musi pomyśleć, właściwie skrzynia musi troszeczkę pomyśleć. No niestety, ale na szczęście, gdy taką C8-ką już ruszymy i jedziemy, no to już wszystko jest ok. Reakcja na kickdown, czy tym podobne sprawy, jest git. Jeśli chodzi o zawieszenie, a właściwie jego zestrojenie, czy to jest komfortowe, czy też może troszeczkę sztywniejsze, no to myślę, że jest bardzo podobnie, tak jak w poprzedniej generacji, jest też A6-kowato. Po prostu w segmencie E A6 wciąż będzie chyba najsztywniej zestrojonym samochodem. No, nie jest to zdecydowanie poduszkowiec, ale coś kosztem czegoś. Oczywiście nie jest to taczka, ale samochód się za to lepiej prowadzi. Jeśli chodzi o komfort, jak sobie siedzimy w środku i podróżujemy, myślę, że zawieszenie absolutnie nie uprzykrza nam życia. No, fotele też tutaj są takie trochę sztywniejsze, nie są takie miękkie, nie są to takie poduchy, ale jak się okazuje, gdy przejedziemy tym samochodem kilkaset kilometrów, to w ogóle nie wysiadamy z niego połamani. Nawet jest tutaj, jeśli chodzi o dłuższe podróże, no wygodniej niż w C7-ce. Tak porównując fotele sportowe do sportowych w dwóch generacjach. No dobra, myślę, że to by było chyba na tyle. Taki spontaniczny teścik, w sumie nakręcony z bomby, bez żadnego scenariusza. Po prostu miałem samochód dostępny, to wziąłem go i nakręciłem. A jako, że bardzo dużo kilometrów pokonałem C7-ką, no i też kilka tysięcy już C8-ką, myślę, że można tutaj już tak bardziej wnikliwie porównać sobie te samochody. No jeśli nie mieliście jeszcze do czynienia z Audi A6 C8, to myślę, że ten film troszeczkę Wam temat rozjaśnił. No i gdy chcecie się przesiąść z C7 na C8, no to myślę też, że wiecie, czego się w sumie spodziewać po takiej przesiadce. Ogólnie mówiąc, ta generacja, no to przyznam, jest to zdecydowanie krok w przód. Samochód jest dużo bardziej taki nowoczesny, jest bardziej komfortowy, jest lepiej wyciszony, silnik jest lepiej zoptymalizowany, lepsze są też osiągi. Tylko kurczę, nie wiem, jak kurczę WAG idzie, w którą stronę WAG idzie z tą ergonomią w środku, z tym dotykiem wszędzie. Nie wiem, pewnie to jest może bardziej opłacalne zrobienie takiego panelu, takiego ekranu dotykowego zaprogramowanego, niż po prostu panelu z fizycznymi guzikami, przyciskami, ale jest to, kurczę, troszkę bardziej uciążliwe. No nie wiem, w jaką stronę to wszystko idzie. Już nawet widziałem po komentarzach, że troszeczkę byliście zaniepokojeni po teście Golfa 8, porównując 8 do 7. 7 była faktycznie bardzo ergonomiczna. W sumie wsiadając z 6 do 7, to czuliśmy się w niej jak w domu. W 8 jest trochę inaczej i w sumie podobnie też jest A6-kami. Gdy przesiedliśmy się z C6 do C7, ogólnie wszystko było dość podobne i łatwo było się szybko tak zaaklimatyzować. No, przesiadając się z C7 na C8, jednak będziemy tutaj musieli czasami wyjąć sobie ze schowka instrukcję obsługi, poczytać, czy tam nawet nie ze schowka, bo pewnie instrukcja jest tutaj wgrana w systemie infotainment, trzeba jej poszukać. No, tak to po prostu wszystko wygląda. Idziemy w przyszłość, trzeba iść do przodu. Prawdopodobnie do tego wszystkiego się jakoś przyzwyczaimy. Sam nie wiem, czas pokaże. Mam nadzieję, że ten spontaniczny i prosty teścik Wam się podobał. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.